Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj od 100 zł do kosy na GeForce Kinsie. Próbujemy oczywiście kosę z takiej małej dość sumy zrobić. Wpierdzielamy się oczywiście do BTF. Za 36 zł. Ktoś taką tutaj zaproponował. 9 skrzyneczek, więc zobaczymy oczywiście, jak nam pójdzie. Za 2 sekundy dołączają boty, więc mam nadzieję, że ten challenge no w końcu uda nam się wykonać. A ty oczywiście, jakbyś chciał wygrać skina, no to sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz oczywiście na Discorda dołącz. No i oczywiście, jako są pełnoletnim jesteś, no to zapraszam cię do wspólnej zabawy na GeForce Kinsie. Zaloguj się z linku, bądź oczywiście, jak wejdziesz sobie na stronę, no to tutaj kod promocyjny, klikasz sobie oczywiście, wpisujesz kodzik Croxy przez 2x, 5% więcej do każdej wpłaty, no i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników, więc zapraszam serdecznie. No póki co tutaj udaje nam się tą bitwę wygrywać, 20 zł w tym momencie w naszym eku, no ale no nie jest to suma, która mnie satysfakcjonuje, tak? Ja tutaj jeszcze coś bym potrzebował, żeby na plus jakiś wyjść, tak? No przypomnę, że 36 zł zapłaciliśmy za bitwę, no to jest no tak z 15 zł, no nawet no pokuszę się powiedzieć 20, no fajnie by było, ale czekaj, bo tutaj trafia 14, jeżeli tą bitwę przegraliśmy. Ja pierdziele. No po... Ale czekaj, Crusher nas rozpierdzielił wszystkich. No powiem tak, tego się nie spodziewałem, jeszcze tutaj na pocieszenie dostaliśmy jakiegoś za jakieś, nie wiem, 16 groszy, więc jego oczywiście sprzedajemy i lecimy na kolejną bitwę. 64 zł. Tyle mi zostało, widzę tutaj jakąś bitwę, no jest to na 13 skrzynek. No dobra, wpierdzielamy się, dlaczego by nie? No i zobaczmy, jak tam pójdzie, liczymy oczywiście, że tutaj no pójdzie nam ciutkę lepiej niż na tej poprzedniej. Nie mówię, że było jakoś mega źle, ale no przede wszystkim przegraliśmy ją, więc no to się liczy, tak? Liczy się końcowy wynik, a ten niestety dla nas był brutalny, więc zobaczmy, jak będzie tu. 24 zł łącznie oczywiście te 13 skrzynek nas kosztuje. Once upon time, tak się nazywa to skrzynka, 5-7 spada, to jest 88 groszy, no i póki co tak naprawdę nie zdobyliśmy nic, co by było jakkolwiek warte. Jakiś skaucik, liczymy, że on będzie coś kosztować, no ale to jest no zaledwie złoty 68. MK dla nas, no to będzie również koło złoty 50. Zobaczmy dalej, no tam widzę te jakieś nowe skrzyneczki się meldują, swipe i farmer, więc zobaczmy, jak nam oczywiście pójdzie. No powiem tak, no jest tragicznie, tak, no szkoda, że tu nie ma na bieżąco pokazane kto wygrywa. To jest jedyna rzecz na GeForce Kinsie, która mnie irytuje, że na bieżąco nie jest pokazane, kto daną bitwę wygrywa, nie? Jest MK, to jest chyba Nitro... Nitro złote 32, no halo, no. Zobaczmy, jeszcze 3 skrzynki nam zostały, złote 44, no farmimy te skiny po tej złotóweczce, no ale tak naprawdę, czy to nam coś da? No podejrzewam, że nie, bo teraz no te 5,60, no to jest deklasacja, tak kolejna petka i to będzie również 5,60, więc no dostaliśmy na dziurę mocno, no mieliśmy najmniej, underdog by siadł, tak trzeba sobie powiedzieć, no, no niestety na GeForce Kinsie underdoga nie ma. Tworzymy sobie kolejną bitwę, zostaną 35 zł, to jest tym razem bitwa na osoby dwie, więc zobaczmy, 10% Glock, Dragonfire i AWP Master. 3 skrzynki kolega zaproponował, no niestety w tej skrzynce 10% pusto. Zobaczmy, jak Dragonfire, czy będzie ten skin. Nie, no to jest jakaś chamska procentówka, stary. Do czego ja się dałem namówić? Zobaczmy, ej! Patrz! 383! Patrz! Powiem tak! W tym momencie... Wow! 10x zarobiliśmy to, co wydaliśmy na tą bitwę. Powiem wam tak, 384 zł, to w tym momencie challenge jest prawie wykonany. Tak mi się wydaje. Chodźmy na sklep i ja muszę zobaczyć w tym momencie, ile kosztuje najtańsza kosa. Czyli ja w tym momencie 543 zł. Powiem wam tak, brakuje nam jakichś ze 150 zł, nie? Żeby zrobić kosę ze 100. Dobra, próbujemy. Wjeżdżamy w to na serio. Tylko właśnie, ja totalnie nie mam pojęcia, w jakie skrzynki wlecieć, żeby no tam, żeby to nam oddało po prostu, tak? Totalnie nie mam pojęcia, jakie te tańsze skrzynki, jak one dają, więc no tutaj, że tak powiem, zdam się na moją intuicję, tak? I wrzucę sobie na przykład skrzynkę Neon Time, skrzynię Aloha,
No totalnie nie wiem, czy to są jakieś dobre skrzynki, czy po prostu jakiś syf, który albo nam zabierze, albo da. Do tego skrzynia Popular, do tego Take a Look i niech będzie tutaj ta skrzynia UFO. 145 zł. Myślę, że to jest bitwa, która może dać nam kosę, wiesz? Mam nadzieję, że wy też macie taką świadomość, więc wrzucamy oczywiście bota. No i zobaczmy, czy jest szansa, żebyśmy zrobili w końcu, żeby udało nam się ten challenge od 100 zł do kosy wykonać. Zobaczmy, jest MP9, to jest 41 zł, zaczynamy bardzo dobrze. Teraz Aloha, zobaczmy, czy będzie takie Aloha. Jest AWP za piątką, oj niestety tutaj nadrabia mój przeciwnik 45 zł. Oj, to jest Corticera, to jest 38 i powiem tak, no jest źle, no nie będę tutaj ukrywał, jest naprawdę bardzo źle. No mój przeciwnik w tym momencie no podjeżdża tutaj do bariery 100 zł z tej bitwy. Niestety, tutaj AUK, 24 grosze i skrzynia UFO teraz. No powiem tak, no nie, no było tak blisko już. Naprawdę, no tak blisko kosy. 167 zł, 214 wygrał. Jeżeli byśmy to wygrali, no to kosa już by była, tak? Ale no niestety, dostaliśmy na dziurę, tak? No, trzeba sobie powiedzieć, trzeba zaakceptować rzeczywistość. Sprzedajmy oczywiście to, 20 groszy, ale zawsze coś. No i wrzucamy teraz skrzynkę. No właśnie, jaką skrzynkę? Poszukajmy może jakiś od 30 zł. Co by na to? Skrzynia Aloha, nie wiem czy to ona tak dawała. Do tego 777. Do tego nie będzie skrzynia Expensive w sztukach dwóch. Do tego skrzynka. Czy jest składowa jeszcze 10%? Nie wiem. Party Mix może? Ile mamy? 249. Dobra, zróbmy tą bitwę. Powiem tak, to jest bitwa 100%. Jeżeli ją wygramy, mamy kosę. Jeżeli przegramy, no kurwa, jesteśmy dziadami po raz kolejny. Zobaczmy. Mam nadzieję, że to będzie bitwa, która zamknie nam w końcu ten challenge, która pokaże, że nawet mając mniejszą sumę, jesteśmy w stanie zrobić kosę. Przy odrobinie szczęścia. Zobaczmy. Pierwsze otwarcie. AWP-a. No ale to jest 145 zł. No, znowu tutaj ta skrzynka nas pogrąża. Otwarcie kolejne. Beret. Ile one? 3 złote one kosztują! No ty chyba sobie żartujesz ze mnie w tym momencie. 3 siódemeczki, pusto, 4,40. Powiem tak. Sia pierdolę. No byłem tak blisko, po raz kolejny. No byłem tak blisko tej kosy. No, tak sobie naprawdę, no nie wiem co ja muszę zrobić. Naprawdę nie wiem co ja muszę zrobić, żeby wygrać kosę w końcu. Z jakiejś mniejszej sumy. No nie wiem, no. 5,7, ale to, ej czekaj, to jest 118 zł. Ty, czy my w tym momencie nie obejmujemy prowadzenia? Nie ma opcji.